W naszym zabieganym świecie, pełnym nieustannego hałasu i słów, zdolność do świadomego milczenia wydaje się zapomnianą sztuką. Ale co jeśli te chwile ciszy czasem potrafią mieć większą moc niż wypowiedziane słowa? Zastanów się, ile razy żałowałeś, że pod wpływem gniewu czy lęku w pośpiechu powiedziałeś komuś o kilka słów za dużo? Ile razy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś mógł je cofnąć? Zen uczy, że cisza to nie tylko zwykły brak dźwięku, lecz świadoma, głęboka odpowiedź, która jest owocem uważności i samokontroli. To aktywna, potężna energia, narzędzie, które łagodzi konflikty, chroni przed zranieniem i wspiera nas w poszukiwaniu zrozumienia. Ale kiedy tak naprawdę warto wybrać milczenie? W tym filmie omówimy 9 takich sytuacji, w których cisza staje się najlepszą odpowiedzią. Sytuacji, w których zamiast reagować pochopnie, lepszą opcją byłoby przemilczeć i zastanowić się, czy aby na pewno nie będziemy w przyszłości żałować tego, co chcemy teraz powiedzieć. Kiedy będziemy zgłębiać te lekcje Zen, pomyśl, jak praktykowanie milczenia mogłoby zmienić Twoje podejście do innych i wzmocnić Twój wewnętrzny spokój. Co by się stało, gdybyś zakończył trudną rozmowę spokojnym, świadomym milczeniem zamiast słowami pełnymi emocji? Jak wiele te chwile ciszy mogłyby wyrazić o Twoich najgłębszych uczuciach i przemyśleniach? Odkryjmy teraz wspólnie te 9 sytuacji, które wymagają milczenia i pozwólmy, aby cisza stała się przewodnikiem do wewnętrznego spokoju i duchowego dobrostanu. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. W zamian tego będziemy w stanie tworzyć treści lepszej jakości i na bieżąco informować Cię o wszelkich nowościach, dzięki czemu uzyskasz do nich dostęp jako pierwszy. W końcu grunt to wzajemnie się wspierać. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 1. Milcz w obliczu przechwałek. Wyobraź sobie, że siedzisz w gronie znajomych, a ktoś z pasją opowiada o swoich podróżach do egzotycznych miejsc, luksusowych restauracjach i przygodach, które zdają się nie mieć końca. Z każdą kolejną historią czujesz lekkie napięcie. Pojawia się pokusa, by dorzucić coś od siebie, by pokazać, że i ty masz swoje fascynujące doświadczenia. W końcu nie chcesz przecież pozostać w tyle. Brzmi znajomo? Jednak nauki Zen uczą nas zupełnie innej odpowiedzi. W obliczu przechwałek wybór ciszy i pełnej obecności to akt niepozornego mistrzostwa. Zamiast natychmiastowej reakcji i prześcigania się w historiach, wybierasz świadome milczenie. Zachowujesz spokój, pozwalając, by słowa innych płynęły, a twoja energia pozostała nienaruszona. Takie milczenie jest jak solidna, nieruchoma góra pośród burzy, pokazując, że twoja wartość nie wymaga zewnętrznej aprobaty ani potwierdzenia. W Zen cisza nie jest oznaką bierności ani obojętności. Wręcz przeciwnie, jest to świadoma, pełna obecność, która odzwierciedla znajomość siebie i zrozumienie chwili. Mówi się, człowiek jest jak cisza, którą nosi w sobie. Każdy, kto potrafi świadomie milczeć, zamiast natychmiast odpowiadać, wysyła sygnał, który mówi: nie potrzebuje rywalizacji ani uznania innych, by czuć własną wartość. Taka osoba nie tylko oszczędza energię na bardziej wartościowe rozmowy, ale staje się przykładem autentyczności. Wyobraź sobie taką sytuację jeszcze raz. Tym razem nie dodajesz własnej historii, tylko słuchasz z pełną uwagą. Jak zmienia się atmosfera? Może zauważysz, że twoje milczenie i spokojna obecność tworzą pole, w którym inni czują się słyszani, ale nie oceniani. Jest w tym pewna głęboka moc. Umiejętność, by nic nie dodawać, lecz pozwalać na swobodne opadanie fal emocji. Twoje ciche zrozumienie stanowi najlepszą odpowiedź. Pomyśl przez chwilę, jak często zdarza się tobie odpowiadać na czyjąś opowieść o sukcesie własną historią. Może to spotkanie przy stole, a może rozmowa z przyjacielem, który opowiada o swoim nowym osiągnięciu. Jak często czujesz potrzebę, by dorównać, by podzielić się własnymi doświadczeniami, by inni zobaczyli, że również masz się czym pochwalić? Ale zastanów się, co by się wydarzyło, gdybyś następnym razem zdecydował się po prostu w pełni wysłuchać tej osoby i dać jej przestrzeń do tego, by mogła mówić. Skinienie głową, lekki uśmiech, bez potrzeby prześcigania się. Jak myślisz, jaki efekt miałaby taka reakcja? Cisza w obliczu przechwałek to jedna z najmocniejszych praktyk Zen. Rezygnujesz z rywalizacji i zanurzasz się w chwili obecnej, pozwalając sobie na wolność od porównań. Co więcej, wybierając tę świadomą ciszę, budujesz fundament autentycznych relacji, w
których naprawdę słuchasz, a Twoja wartość staje się niezależna od otaczającego Cię świata. Spróbuj w tym tygodniu, za każdym razem, gdy pojawi się pragnienie, by odpowiedzieć na czyjąś opowieść o sukcesach własną historią, zatrzymaj się. Zamiast mówić, pozwól sobie na uważne słuchanie. Zobacz, jaki będzie tego efekt. Przyjęcie zenowskiej ciszy w obliczu przechwałek to sposób na życie wolne od rywalizacji, pełne wewnętrznego spokoju i harmonii. Pozwala wzrastać w zgodzie z samym sobą, zamiast mierzyć swoją wartość miarą innych. Ta praktyka daje Tobie przestrzeń na bycie sobą w pełni, bez potrzeby aprobaty, tworząc życie bogatsze w spokój i spełnienie. Numer 2. Milcz, kiedy jesteś niesprawiedliwie krytykowany. W filozofii Zen niesprawiedliwa krytyka jest postrzegana jako okazja do praktykowania spokoju umysłu i głębokiej akceptacji. Zamiast reagować złością lub rozgoryczeniem, Zen zachęca do wglądu w nasze reakcje i doświadczania każdej emocji bez przywiązywania się do niej. Mistrzowie Zen często przypominają, że to nie słowa innych nas ranią, ale nasza własna interpretacja tych słów. Patrząc z tej perspektywy, jeśli coś Cię dotyka, to nie temu, że coś zewnętrznego jest przyczyną bólu, ale temu, że Twój umysł przywiązał się do określonej reakcji. Zen naucza, że w każdej chwili możemy zmienić sposób, w jaki patrzymy na sytuację. To właśnie tam tkwi nasza wolność. Pomyśl o tym. Czy w obliczu krytyki możesz odnaleźć spokój umysłu, który nie potrzebuje uzasadnień ani pochwał? Aby to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie na przykład, że jesteś odpowiedzialny za projekt w pracy, a twój przełożony niesłusznie i surowo go ocenia. W duchu Zen przyjęcie tej sytuacji bez emocjonalnych reakcji i z pełną jasnością umysłu oznaczałoby wyciągnięcie wartościowych lekcji z tych uwag, nie wdając się w niepotrzebny konflikt. W Zen mówi się, pozwól, aby mądrość była jak woda, zawsze spokojna, a zarazem elastyczna i potrafiąca się dostosować. Ta postawa nie tylko pomaga zachować wewnętrzny spokój, ale również wzmacnia Twoją osobistą ścieżkę duchowego rozwoju. W filozofii Zen nie chodzi o tłumienie emocji, lecz o przyjęcie ich bez zaangażowania, tak by Twoja mądrość i działania mówiły same za siebie, nie wymagając dodatkowych słów. Milczenie wobec niesprawiedliwej krytyki to nie tylko pasywny akt. To świadome narzędzie, które pomaga praktykować uważność i akceptację. Zen uczy, że najlepsze, co możemy zrobić w obliczu trudnych sytuacji, to skupić się na tym, co możemy kontrolować. A na co mamy bezpośredni wpływ? Na nasze myśli i sposób, w jaki na nie reagujemy. Dzięki temu trudny moment może przekształcić się w okazję do praktykowania ciszy, która nie jest pustką, lecz pełnią. Zamiast angażować się w negatywne emocje, możesz wybrać ciszę jako odpowiedź, która mówi więcej niż słowa i pozwala innym zobaczyć Twoją wewnętrzną równowagę. Jakie możliwości mogą się pojawić, jeśli w sytuacji krytyki zamiast natychmiastowej odpowiedzi wybierzesz przemyślaną ciszę? Jak ta praktyka może wpłynąć na Twój własny spokój ducha i jednocześnie zainspirować tych, którzy Cię obserwują? Wprowadzając nauki Zen do naszego codziennego życia, zwłaszcza w sytuacjach niesprawiedliwej krytyki, zaczynamy dostrzegać, jak cisza i brak reakcji mogą stać się fundamentem wewnętrznej siły. Zen uczy, że prawdziwa moc nie leży w słowach, lecz w głębokim spokoju, który tkwi w nas niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Dzięki temu zyskujemy nie tylko wewnętrzny rozwój, ale również inspirujemy innych do podobnego podejścia. Szczególnie w świecie, który często ceni pochwały i rozgłos bardziej niż pokorę i głęboką refleksję. Nauki Zen przypominają nam, że milczenie to coś więcej niż brak słów. To świadome podejście do życia. W jednej z buddyjskich przypowieści mówi się: nie szukaj prawdy, przestań tylko chcieć wygrać. Takie podejście sprawia, że milczenie wobec przechwałek innych może być aktem pokory, który wprowadza spokój i uważność tam, gdzie normalnie byłoby miejsce na konfrontację. Krytyka zawsze będzie częścią życia i może być cenną lekcją, lecz nie zawsze jest sprawiedliwa. Nawet gdy jest podszyta złośliwością, możesz zareagować w duchu Zen z pełną akceptacją, jednocześnie pozwalając, by mądrość ciszy wyraziła Twoją odpowiedź. Dzięki takiemu podejściu możesz zamieniać trudne sytuacje, które Cię spotykają, w okazję do głębszego zrozumienia siebie i budowania wewnętrznego spokoju. Zatrzymaj się na chwilę, zanim odpowiesz, gdy ktoś niesprawiedliwie Cię krytykuje.
Ta chwila zatrzymania, którą w Zen określa się jako pauzę na obecność, pozwala Tobie zareagować z większym spokojem i uniknąć działań z impulsu. W ten sposób zyskujesz czas na świadome przemyślenie sytuacji. W naukach Zen mówi się: umysł spokojny to świat spokojny, co oznacza, że nasze wewnętrzne podejście może przekształcić każde doświadczenie. Zrozum, że krytyka odzwierciedla jedynie myśli i odczucia tej osoby, a nie stanowi o Twojej wartości. Uważność pozwala dostrzec, że krytyka to tylko odbicie przekonań drugiego człowieka, a nie prawda o nas samych. Może się zdarzyć, że nawet w najbardziej niesprawiedliwej ocenie kryje się ziarenko prawdy. W buddyzmie Zen zachęca się również, by w każdej sytuacji dostrzegać naukę i traktować trudności jako możliwość wyjścia poza swoje ograniczenia. Temu też zamiast reagować negatywnie, poszukaj w tej krytyce wartościowych uwag, które mogą przyczynić się do rozwoju Twojej świadomości i uwolnienia się od zbędnych emocji. Kiedy spotyka Cię niesprawiedliwa krytyka, zachowaj spokój i okazuj zrozumienie. To nie tylko oznaka dojrzałości, ale także sposób na uspokojenie sytuacji. Spokojna odpowiedź często łagodzi napięcie i pokazuje, że podchodzisz do życia z rozwagą. Filozofia buddyzmu Zen uczy, by nie tracić energii na przekonywanie innych do naszych racji. Po prostu stań się tym, kim chcesz być. Jak mówi jedno z zenowskich przysłów: nie bądź tym, kim myślisz, że powinieneś być. Po prostu bądź. Zamiast koncentrować się na niesprawiedliwej krytyce, skieruj swoją uwagę na własne wnętrze i duchowy rozwój. Dzięki temu możesz wznieść się ponad trudne sytuacje i kontynuować swoją drogę, skupiając się na uważności oraz rozwijaniu wewnętrznego spokoju. Radzenie sobie z krytyką może być wyzwaniem, ale kierując się zasadami Zen, możemy przekształcić tę sytuację w okazję do głębszego zrozumienia siebie. Pamiętaj, aby zrobić pauzę na refleksję, oddzielić krytykę od poczucia własnej wartości, szukać w niej ziarenka prawdy, odpowiadać z szacunkiem i spokojem, a także koncentrować się na wewnętrznym rozwoju. W ten sposób wprowadzisz w życie zenowski ideał, pozostając uważnym i wewnętrznie spokojnym, nawet gdy sytuacja wokół wydaje się trudna. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Przypominam, że możesz dodatkowo wspierać nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu na dole. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Numer 3. Milcz, kiedy czujesz złość. Kiedy odczuwasz gniew, może on wydawać się jak dziki sztorm, który porywa wszelką logikę i spokój. Jednak w buddyzmie Zen istnieje bezpieczna przystań. Chwila ciszy, która pozwala oswoić silne emocje i odzyskać równowagę. Wyobraź sobie, że spotyka Cię coś niesprawiedliwego. Może to być dodatkowa praca spowodowana błędem współpracownika. Twój pierwszy impuls może być wybuchowy. Ale co by się stało, gdybyś postanowił pozostać w ciszy? Zamiast reagować gniewem, zatrzymujesz się na moment i spoglądasz na sytuację z dystansu. Ta chwila pauzy może zapobiec niepotrzebnemu konfliktowi i otworzyć drogę do konstruktywnych rozwiązań. Nie mówię tutaj o tym, że masz cały czas odwalać za innych brudną robotę, ale o tym, jaka reakcja będzie w danej chwili najbardziej korzystna. Jak mawia wielki nauczyciel duchowy Eckhart Tolle, wystrzegaj się swoich pierwszych instynktów. Po wszystkim, kiedy emocje opadną, przyjdzie czas na to, abyś jasno postawił swoje granice. W buddyzmie Zen cisza to nie wyraz słabości. To świadomy wybór, który pozwala zachować spokój w obliczu trudnych sytuacji. Kiedy przyjmujesz ciszę, wybierasz odpowiedź zgodną ze swoim najlepszym ja. Cisza nie tylko przynosi Tobie spokój, ale również poprawia relacje z innymi, budując harmonię. Gdy codzienne sytuacje próbują wywołać w Tobie złość, przypomnij sobie, że cisza może być Twoją wewnętrzną przystanią. W takich chwilach możesz zastosować różne techniki, które wspierają spokój i rozwój wewnętrzny. Zaczynając od rozpoznania przyczyn gniewu, spróbuj przeanalizować, co dokładnie wywołało Twoje emocje. Być może to nie samo zdarzenie, lecz Twoje przekonania i oczekiwania odgrywają większą rolę w powstawaniu gniewu. Pozwól sobie na akceptację tego, że nie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Możesz nie zmienić sytuacji, ale zawsze masz wpływ na to, jak na nią reagujesz. Skieruj swoją uwagę na chwilę obecną. Zamiast rozmyślać o przeszłości,
czy martwić się o przyszłość, skoncentruj się na tu i teraz. Przydatne mogą być również proste ćwiczenia oddechowe, które pomagają uspokoić umysł i ciało, gdy gniew zaczyna przejmować kontrolę. Kiedy poczujesz pierwsze oznaki złości, zatrzymaj się i przemyśl, jakie będą konsekwencje Twojej reakcji. Przemyśl również, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy drugiej osoby. Okazanie empatii może zaskakująco złagodzić Twoje emocje. Spróbuj także spojrzeć na sytuację z dystansu, tak jakbyś był obserwatorem, a nie uczestnikiem wydarzeń. Wyobraź sobie, jak ktoś o dużej mądrości i spokoju postrzegałby tę sytuację. Być może ten ktoś uznałby ją za mniej ważną niż się wydaje, prawda? Zamiast rozpamiętywać problem, skieruj swoją uwagę na znalezienie jego rozwiązania, co daje więcej satysfakcji niż rozpamiętywanie trudności. Pracuj nad swoją emocjonalną siłą. Przypomnij sobie, że masz możliwość wyboru reakcji i ćwicz samokontrolę. Kiedy już uda się Tobie nabrać dystansu, możesz potraktować sytuację obiektywnie, oddzielając swoje uczucia od samego zdarzenia. Dbanie o swoje emocje to także fizyczne działania. Aktywność fizyczna, zapisywanie swoich myśli w dzienniku czy medytacja pozwalają radzić sobie z trudnymi emocjami. Zamiast pozwalać, aby gniew narastał, skieruj swoją energię na coś konstruktywnego. Ćwiczenia fizyczne czy artystyczna twórczość mogą okazać się doskonałym ujściem do Twoich emocji. Nie zapominaj również o możliwości wykorzystania gniewu jako cennej lekcji. To szansa, by lepiej zrozumieć siebie i dostosować swoje reakcje w przyszłości. Gdy wreszcie nadejdzie moment rozmowy, naucz się wyrażać swoje uczucia spokojnie i stanowczo, bez gniewu. Wszystkie te techniki to cenne narzędzia, które pozwolą Tobie zmienić gniew w wewnętrzną siłę i harmonię. Dzięki nim zyskasz większy spokój, zdrowsze relacje i pełniejsze, wolne od niepotrzebnych konfliktów życie. Numer 4. Milcz w obliczu bezpodstawnych plotek. Kiedy plotki o Tobie są nieprawdziwe, mogą one ranić i powodować zamieszanie. Jest to niezwykle trudny moment, kiedy nie możesz od razu udowodnić, jaka jest prawda. Jednak w duchu Zen w takich momentach cisza staje się najlepszą odpowiedzią. Wyobraź sobie nauczycielkę w małym miasteczku, która została niesłusznie oskarżona o niewłaściwe zachowanie. Gdy plotki rozchodziły się po społeczności, postanowiła nie tłumaczyć się ani nie zaprzeczać, lecz zaufać swojej uczciwości i spokoju, pozostając niewzruszoną. Ta decyzja o milczeniu była wyrazem jej harmonii z prawdziwą naturą rzeczywistości. Nauczycielka ta wiedziała, że prawda sama w końcu wyjdzie na jaw. Taka cisza to nie pasywna rezygnacja, lecz akt wewnętrznej mądrości. Jak nauczał mistrz Zen Hakuin Ekaku, niezachwiana postawa umysłu jest najlepszą obroną. W tym przypadku nauczycielka nie pozwoliła, by wzburzenie ludzi ją dotknęło, wiedząc, że jej spokój ochroni ją przed emocjonalnym wirusem oskarżeń. Ile razy widzieliśmy, jak słowa wypowiedziane w pośpiechu tylko pogłębiają konflikt? W jaki sposób więc cisza staje się ochroną przed szkodliwymi słowami, które unoszą się jak nietrwałe liście? Gdy nauczycielka nie zareagowała na plotki, pozwoliła, by początkowe emocje społeczności same się uspokoiły. Z czasem, gdy nie pojawiły się żadne nowe dowody, prawda stała się jej obroną. Ta sytuacja ilustruje podejście Zen, gdzie kluczowe jest skupienie się na własnym wewnętrznym spokoju, zamiast ulegać temu, co leży poza naszą kontrolą. To, co mówi lub myśli tłum, jest ulotne, podobnie jak chmury, które płyną po niebie. Mistrz Zen Dogen nauczał, że życie to tylko oddech między zgiełkiem a ciszą. Kiedy pojawiają się fałszywe oskarżenia, odpowiadając z umiarem lub nawet milczeniem, okazujemy szacunek do prawdy i oddajemy się głębszej mądrości. Aby zastosować to w swoim życiu, pomyśl o znaczeniu wstrzymania się z odpowiedzią do momentu, aż burza minie. Pamiętaj, że najlepszym sposobem na zachowanie spokoju i reputacji jest życie zgodne z ideałami, które głosisz, a nie walka z każdym szeptem. W tego rodzaju sytuacjach pozostanie cicho nie tylko chroni Ciebie, ale także pokazuje Twoje oddanie zasadom Zen. Temu też, radząc sobie z wyzwaniami w relacjach osobistych i zawodowych, pozwól, by cisza Zen prowadziła Cię przez chaos fałszywych plotek, znajdując w niej drogę do spokojnego, szczęśliwego i harmonijnego życia. Numer 5. Milcz w obliczu wszelkich strat.
Strata jest naturalnym ludzkim doświadczeniem, które często pozostawia pustkę przepełnioną smutkiem i zagubieniem. W naukach Zen odnajdujemy wyjątkowe podejście do radzenia sobie z bólem, opierające się na akceptacji tego, co jest. Podobnie jak Clive Staples Lewis, pisarz, który w książce pod tytułem Smutek opisał swoją żałobę po śmierci żony, pisząc: ból, który teraz odczuwam, to szczęście, które miałem wcześniej. To przypomina nam, że nasze życie składa się z równowagi między radością a cierpieniem. W filozofii Zen nasze doświadczenia są częścią większego nurtu życia. Miłość i strata są nierozłączne, a życie to wieczny przepływ chwil, które nieustannie się zmieniają. Zen naucza, że każdy moment jest jak fala na powierzchni oceanu. Jest tylko chwilą w wiecznym ruchu. Zastanów się, jak mogłaby się zmienić twoja reakcja na stratę, gdybyś zaczął postrzegać ją jako naturalny etap przemian, a nie ostateczny koniec. Co by się wydarzyło, gdybyś zaakceptował ciszę po stracie, pozwalając sobie na refleksję i uzdrowienie, nie spiesząc się z powrotem do poprzedniego stanu? Po stracie żony Lewis nie próbował zapełniać ciszy, która nastąpiła po jej śmierci, powierzchownymi wyjaśnieniami czy ucieczką w rozrywki. Wykorzystał ją, aby głęboko przeanalizować swoje uczucia, co wpisuje się w zgodne z filozofią Zen. Przekonanie, że trudne chwile mogą być użyte do osobistego rozwoju i głębokiego zrozumienia. Cisza po stracie nie jest sposobem na ukrycie lub zaprzeczanie temu, co się wydarzyło. To przestrzeń na refleksję, w której pozwalamy sobie, aby emocje przemijały tak naturalnie, jak przemija każdy oddech. W tej ciszy można odnaleźć sens i uzdrowienie, pozwalając, by uczucia stopniowo przeszły same, bez przyspieszania procesu. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak do tej pory radziłeś sobie z przeszłymi stratami? Jakby to było, gdybyś podszedł do żałoby z perspektywą Zen, w ciszy, pozwalając, by emocje same przeminęły? Jak ten sposób mógłby pomóc nie tylko w twoim uzdrowieniu, ale także jak mógłby służyć on jako wsparcie bliskich wokół ciebie? Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi ze stratą, a także tym, jak mądrości Zen mogłyby wpłynąć na twoją ścieżkę. Porozmawiajmy o tym i wspólnie odnajdźmy harmonię w komentarzach poniżej. Jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu jest pożegnanie się z bliskimi. Gdy tracimy kogoś wartościowego, ukochaną osobę, pracę czy cenne marzenie, żałoba i smutek mogą wtedy całkowicie wypełnić nasze serce. Buddyzm Zen oferuje w takich sytuacjach ponadczasowe wskazówki, jak radzić sobie w takich chwilach, zachowując spokój i wewnętrzną równowagę. Po pierwsze, rozpoznaj i zaakceptuj swoje uczucia. Zen uczy, że emocje są naturalnym elementem ludzkiego doświadczenia, który warto zaakceptować i pozwolić, aby przemijał bez przywiązania. Pozwól sobie na płacz i przeżywanie bólu bez osądzania samego siebie. Pisanie w dzienniku lub rozmowa z zaufanym przyjacielem również mogą pomóc tobie przejść przez te uczucia. Skoncentruj się na tym, co możesz zmienić. Zen przypomina nam, by odpuścić to, co poza naszą kontrolą, i skupić się na naszej reakcji. Zastanów się, co możesz zmienić w tej sytuacji, na przykład to, jak odnosisz się do straty, i pozwól, by reszta płynęła zgodnie z naturalnym biegiem wydarzeń. Przekształć stratę w szansę na rozwój. Buddyzm Zen wierzy, że każde doświadczenie, nawet trudne, może być przestrzenią do wzrostu i poszerzania świadomości. Zastanów się, czego nauczyła cię ta strata. Czy może ona w jakiś sposób pomóc tobie stać się bardziej współczującym, mądrym lub wyrozumiałym? Ćwicz wdzięczność. Praktyka wdzięczności pomaga zmieniać perspektywę od tego, co stracone, ku temu, co pozostaje. Każdego dnia zapisuj na kartce przynajmniej 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To ćwiczenie może pomóc tobie odnaleźć nową perspektywę i poczuć wewnętrzny spokój. Szukaj wsparcia i grupy. Zen przypomina o znaczeniu wzajemnego wsparcia w trudnych momentach. Porozmawiaj z rodziną, przyjaciółmi lub poszukaj grup wsparcia. Dzielenie się uczuciami z innymi może pomóc tobie poczuć się mniej samotnym. Radzenie sobie ze stratą nie jest proste, ale nauki buddyzmu Zen pomagają nam odnaleźć spokój i odporność w obliczu smutku. Wspierają nas w tym, byśmy nauczyli się akceptować nasze emocje, skupiali się na tym, co możemy kontrolować, doceniali to, co mamy, i sięgali po wsparcie. Stosując te techniki, możemy powoli zacząć uzdrawiać nasze serca i umysły, otwierając się na harmonię i spokój, które płyną z głębokiej akceptacji rzeczywistości. Numer 6.
Milcz, gdy spotkasz się z ignorancją. Ignorancja może być momentami irytująca, a nasza pierwsza reakcja to zwykle chęć wyjaśnienia lub poprawienia osoby, która ją przejawia. Jednak w takich momentach buddyjska praktyka zachęca nas do sięgnięcia po cierpliwość i łagodność, a także do milczenia, które może być wyrazem naszej mądrości i spokoju. Pomyśl o historii Aihei Dogena, jednego z mistrzów Zen, który często napotykał ludzi trzymających się sztywnych poglądów, nawet gdy były one błędne. Mimo że mógł łatwo zaprzeczyć ich przekonaniom, zwykle zamiast tego wybierał milczenie. Wiedział, że prawda nie wymaga obrony, a mądrość rodzi się nie z przekonywania innych, lecz z obserwacji i zrozumienia. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w podobnej sytuacji. Siedzisz naprzeciw osoby, której pewność siebie przekracza jej wiedzę. Jak reagujesz? Czy zdołasz opanować chęć wyjaśnień i zamiast tego przyjąć postawę wyrozumiałego milczenia? Milczenie Dogena nie było oznaką słabości. Przeciwnie, było wyrazem wewnętrznej równowagi i głębokiej wiary w to, co odkrył. W buddyzmie Zen mówi się, że cisza jest czasem najpotężniejszą formą komunikacji, ponieważ otwiera przestrzeń na zrozumienie, które wykracza poza słowa. Taka postawa przypomina nam, że nasze reakcje i nasz spokój są w pełni pod naszą kontrolą. Jak zmieniłoby się Twoje podejście, gdybyś w takich chwilach uznał, że Twoje wewnętrzne poczucie spokoju jest ważniejsze niż wyjaśnianie swoich racji? Następnym razem, gdy napotkasz osobę przekonaną o swoich racjach, mimo tego, że są one dalekie od prawdy, zatrzymaj się. Pomyśl, jak zachowanie w tym wypadku ciszy może wpłynąć na Twoje relacje. Jak może zmienić Twoje życie, gdy uznasz, że Twoja wewnętrzna równowaga i życzliwość są potężniejsze niż jakakolwiek słowna riposta? Milczenie w odpowiedzi na ignorancję pozwala skupić się na tym, co naprawdę istotne, na zachowaniu szacunku do siebie i do drugiej osoby. Czasami zamiast wchodzić w konflikt, wystarczy zwrócić uwagę do wewnątrz, by dostrzec, że nasze przekonania nie potrzebują obrony. Numer 7. Milcz w obliczu wszelkich plotek. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, gdy wokół ciebie rozbrzmiewały szepty, a twoje działania lub intencje były interpretowane w zaskakujący sposób? Tego rodzaju sytuacje często prowadzą do wewnętrznego zamętu, ale w praktyce Zen uczymy się, że cisza bywa najsilniejszą odpowiedzią. Pomyśl o historii mistrza Zen Bodhidharmy, który gdy przybył do Chin, spotkał się z ogromnym oporem i nieufnością. Mimo że wielu ludzi źle pojmowało jego nauki, mistrz nie próbował się tłumaczyć ani wyjaśniać swoich intencji. Zamiast tego, poprzez milczenie i wytrwałość w praktyce, pozwolił, by jego czyny mówiły same za siebie. Jego wewnętrzna pewność i spokój stały się dowodem autentyczności, a cisza wyrazem głębokiego zaufania do swojej drogi. Zastanów się nad tą lekcją. Co by się stało, gdybyś w podobnych sytuacjach wybierał milczenie? Jaką moc mogłaby zyskać Twoja reakcja, gdybyś zamiast tłumaczyć się przed innymi, wybrał zaufanie do własnych intencji i pozwolił, by to czas pokazał prawdę? Jak naucza buddyzm Zen, to nasze umysły, a nie słowa, tworzą spokój, który odczuwamy na co dzień. Wybór ciszy w obliczu plotek to nie wyraz bierności, lecz decyzja, by skupić energię na tym, co naprawdę istotne. Jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś niczym Bodhidharma pozwalał, aby cisza mówiła więcej niż tysiące słów? Dzięki tej postawie mistrz Zen unikał wewnętrznego chaosu. Uczył swoich uczniów, że niezależnie od osądów innych, nasza wartość nie potrzebuje obrony, a wewnętrzny spokój można osiągnąć poprzez odcięcie się od cudzych opinii. Buddyzm Zen mówi nam, że jeśli słyszysz plotki, sprawdź je w sobie, a potem zdecyduj, czy naprawdę potrzebują odpowiedzi. Ta decyzja o milczeniu może stać się jednym z Twoich największych sojuszników na drodze samorozwoju. Cisza Bodhidharmy nie była jednak bezczynnością. Była formą pełnej wewnętrznej aktywności. Była to moc wypływająca z przekonania, że prawda przetrwa nawet bez słów, że autentyczność broni się sama. W kontekście buddyzmu Zen cisza jest świadomym wyborem i wyrazem odwagi, która bierze się z poznania własnej wartości. Plotki potrafią rozprzestrzeniać się błyskawicznie, burząc spokój i wprowadzając zamieszanie. Świat pełen informacji wymaga od nas jednak wyższej świadomości, ponieważ w Zen cisza i milczenie służą do wzniesienia się ponad rozproszenie. Kiedy słyszysz o sobie nieprawdziwe historie, zastanów się, czy naprawdę chcesz,
aby to one kierowały twoją energią, czy może wolisz zatrzymać ją wewnątrz siebie, zachowując harmonię i skupienie? Opanowanie emocji w takich momentach jest kluczowe. Budda nauczał, że nasz wewnętrzny spokój to nasza odpowiedzialność. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy, aby zewnętrzne wydarzenia wpłynęły na nasze wnętrze. Wyobraź sobie, że reagujesz na plotki z równowagą umysłu. Kiedy zrozumiesz, że opinie innych nie muszą dotykać twojego wewnętrznego spokoju, wtedy poczujesz prawdziwą moc ciszy. Kiedy słyszysz plotki, upewnij się, że znasz fakty. W Zen ważna jest przejrzystość umysłu, a plotki tworzą mgłę, która zaciemnia prawdę. Upewnij się, że nie działasz na podstawie przypuszczeń, ale z wewnętrzną pewnością. Rozważ spokojnie sytuację i zachowaj w swoim umyśle przestrzeń, pozwalając, aby odpowiedzi przyszły same. Tak jak spokojna woda odzwierciedla to, co pojawia się na jej powierzchni. Czasami warto odpowiedzieć, ale nie zawsze jest to konieczne. Mistrzowie Zen przypominają, że najlepszą obroną jest postępowanie zgodnie z naszymi wartościami. To, kim jesteśmy, ma większy wpływ na nasze życie niż cokolwiek, co moglibyśmy powiedzieć, by się tłumaczyć. Konsekwencja i spójność działań to podstawa życia w zgodzie z Zen. Gdy trzymasz się swoich zasad i pamiętasz, że twoja wartość pochodzi z wnętrza, inni stopniowo dostrzegą twoją autentyczność i przestaną wierzyć w fałszywe opowieści. Wreszcie Zen uczy nas, by porzucić przywiązanie do opinii innych. W życiu codziennym oznacza to, że to, co inni myślą, jest tylko zewnętrznym hałasem. Nie pozwól, aby ten hałas zmącił twoją wewnętrzną ciszę. Skup się na tym, co jest zgodne z twoim wewnętrznym światłem, z twoją prawdą i sensem życia. Praktyki takie jak medytacja pomagają utrzymać równowagę umysłu i oddzielić prawdziwe ja od nieistotnych zewnętrznych osądów. Dzięki temu jesteśmy w stanie stawić czoła plotkom bez złości, z poczuciem, że nasza droga jest jedynie nasza i tylko my możemy ją w pełni zrozumieć. Numer 8. Milcz, gdy mierzysz się z niesprawiedliwością. Filozofia Zen uczy nas, jak radzić sobie z wyzwaniami życiowymi poprzez głęboką akceptację i wewnętrzną ciszę. Jest to szczególnie istotne, gdy napotykamy na niesprawiedliwość. Jak powiedział mistrz Zen Thich Nhat Hanh, milczenie to brama do prawdziwego rozumienia. Ta myśl przypomina nam, aby w obliczu trudności przyjmować rzeczywistość bez oceniania i wybaczać innym, uwalniając się od przywiązania do gniewu. Thich Quang Duc, buddyjski mnich Zen z Wietnamu, jest przykładem takiej właśnie postawy. Kiedy cierpiał religijne prześladowania, jego protest nie opierał się na słowach ani gniewie, lecz na głębokiej medytacji i wewnętrznym pokoju. Mógł wybrać gniew i żądzę odwetu, ale postanowił pozostać w ciszy, aby wyrazić swoją prawdę i cierpienie bez przemocy, ukazując potęgę Zen. Thich Quang Duc nie walczył bezpośrednio z niesprawiedliwością. Zamiast tego skupił się na własnym umyśle, na ciszy i pokoju, odrzucając chęć zemsty. Jego decyzja odzwierciedla kluczową zasadę Zen, która brzmi: nasza największa siła tkwi w umiejętności odpuszczenia reakcji na zewnętrzne wydarzenia. Jak zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy podążali śladami Thicha Quanga Duca wobec niesprawiedliwości, która nas dotyka? Czy potrafimy zachować spokój i współczucie, nawet gdy wydaje się to niemożliwe? Gdy niesprawiedliwość wkracza w nasze życie, pozostawanie w ciszy może być uzdrawiające. Mistrz Zen Bodhidharma powiedział kiedyś, że cisza jest początkiem prawdziwej mądrości. Thich Quang Duc, wybierając wewnętrzną ciszę i rozwój ducha, a nie walkę, zainspirował pokolenia do innego spojrzenia na pokój i sprawiedliwość. Jego życie pokazuje, że cisza nie jest oznaką poddania się, lecz może być potężnym narzędziem zmiany i przejawem głębokiego współczucia. Podejście Zen nie oznacza biernego przyjmowania niesprawiedliwości. To strategiczna i świadoma cisza, która przygotowuje nas do mądrych, przemyślanych działań. Chodzi o zachowanie wewnętrznego spokoju i wykorzystanie go jako fundamentu do kreowania działań, które wnoszą prawdziwą zmianę i dążą do uzdrowienia całego społeczeństwa. Każdy z nas napotyka niesprawiedliwe sytuacje na różnych etapach swojego życia. W duchu Zen ważne jest, aby radzić sobie z takimi scenariuszami z wyciszonym umysłem i zrozumieniem. Nauki Zen, głoszone przez mistrzów takich jak Thich Nhat Hanh, Bodhidharma i Dogen,
mogą pomóc nam zrozumieć, jak radzić sobie z niesprawiedliwością, odpuszczając przywiązanie do gniewu i zachowując wewnętrzny spokój. Oto kluczowe aspekty, które podkreślają ich nauki. Po pierwsze, zachowaj wewnętrzny spokój. Zen uczy nas, że spokój jest kluczem do osiągnięcia głębszego zrozumienia rzeczywistości. Skieruj swoją uwagę do wewnątrz, pozostając w chwili obecnej. Praktykuj uważność i oddech, aby uspokoić umysł i pozwolić emocjom płynąć swobodnie, bez przywiązywania się do nich. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. W Zen akceptacja polega na uznaniu, że wszystko jest w ciągłym ruchu i wiecznie się zmienia. Zamiast walczyć z tym, czego nie możesz kontrolować, zaakceptuj to, pozwalając, by twoja reakcja wynikała z głębokiego zrozumienia, a nie z potrzeby kontroli. Odpowiedz ze spokojem. Zen zachęca nas, by nie reagować impulsywnie. Działaj, kiedy twój umysł jest spokojny, pozwalając odpowiedzi pochodzić z przestrzeni akceptacji i współczucia, a nie z gniewu czy frustracji. Szukaj zrozumienia. Zen mówi, że cierpienie i niesprawiedliwość są częścią życia, wynikającą z przyczyn, które często leżą poza naszym wpływem. Uznaj, że wszyscy, którzy nas ranią, również cierpią i spróbuj dostrzec ich motywacje z przestrzeni współczucia. Unikaj odwetu. W Zen gniew i zemsta są postrzegane jako trucizny, które zatruwają przede wszystkim nas samych. Zamiast skupiać się na odpłacaniu za krzywdę, kultywuj w sobie dobroć i współczucie. To jest droga, która przerywa cykl cierpienia i negatywnych emocji. Kieruj się współczuciem. Zen mówi o nieprzywiązaniu do własnych przekonań i wyrażaniu siebie z serca pełnego współczucia. Zamiast sztywno trzymać się wartości opartej na ego, działaj z życzliwością wobec siebie i innych, co prowadzi do głębszej harmonii. Dawaj przykład wewnętrznego spokoju. Stań się przykładem spokoju w obliczu trudności. Twoja cicha akceptacja i spokój mogą inspirować innych do poszukiwania swojego wewnętrznego pokoju. W Zen przyjmujemy, że nasza cisza i obecność mogą być potężniejszym przekazem niż słowa. Szukaj konstruktywnego działania. Zen podkreśla znaczenie wewnętrznego spokoju, który umożliwia podejmowanie otwartych działań bez oceniania. Zamiast zmieniać ludzi na siłę, skup się na swojej wewnętrznej przemianie, co z czasem może mieć wpływ na otoczenie. Rozmawiaj, ale nie przywiązuj się do wyniku. W Zen komunikacja jest autentyczna, ale pozbawiona oczekiwań. Przekazuj swoje myśli z otwartym sercem, nie oczekując konkretnego rezultatu. To podejście uczy nas wolności i wewnętrznego spokoju. Angażuj się w zmiany, gdy są możliwe. Zen zachęca do działania wtedy, gdy dostrzegamy szansę na prawdziwą przemianę. Przystępuj do działania z pokorą i zrozumieniem, wiedząc, że nie wszystko jest w naszym zasięgu i akceptując to, co jest poza naszą kontrolą. Traktuj każdą sytuację jako naukę. Każde doświadczenie, w tym trudne sytuacje, jest w Zen okazją do głębszego poznania siebie. Obserwując to, jak reagujesz, ucz się o naturze swojego umysłu. Przekształcaj swoje reakcje w mądrość, a nie w emocjonalne obciążenie. Przygotuj się na przyszłość poprzez wewnętrzny rozwój. Zen uczy nas, że najważniejsza jest praca wewnętrzna, której celem jest wyciszenie umysłu i akceptacja każdej chwili. W ten sposób wzrastamy duchowo, co pozwala nam mądrzej i z większą łagodnością reagować na przyszłe wyzwania. Kiedy napotykamy niesprawiedliwość, Zen przypomina nam, że odpowiedzią może być cisza, wewnętrzny spokój i współczucie. Stosując te zasady, możemy przekształcić trudności w okazję do osobistego wzrostu i pomóc budować harmonię w świecie wokół nas. Numer 9. Milcz w obliczu wszelkich obelg. Buddyzm Zen uczy nas, że umysł jest niczym zwierciadło. Może odbijać wszystko, co go dotyka, ale nie musi przywiązywać się do żadnych emocji ani reakcji. Budda powiedział kiedyś: kiedy ktoś rzuca w świadomego człowieka obelgą, to tak jakby rzucał kamieniem w wodę. Powierzchnia faluje, ale głębia pozostaje spokojna. Kiedy ktoś próbuje nas sprowokować, praktyka Zen przypomina nam, że to my decydujemy, czy nasz umysł przyjmie te emocje. Możemy wybrać, by pozostać spokojnymi i obserwować, zamiast angażować się w konflikt. Mahatma Gandhi podczas swojej drogi do wolności Indii wielokrotnie spotykał się z obelgami i oporem. Nie odpowiadał na te ataki gniewem, lecz wybierał milczenie, praktykując głęboki wewnętrzny pokój i współczucie. Jego idea ahimsy, czyli pacyfizmu,
współgra z duchem Zen, który dąży do harmonii. Gandhi wiedział, że jego milczenie i wewnętrzny spokój często rozpraszały wrogów i inspirowały ludzi do wspierania jego misji. Co mogłoby się zmienić, gdybyśmy podeszli do obelg z postawą Zen? Jak zmieniłaby się twoja relacja z innymi, gdybyś przyjął podobną postawę opartą na spokoju i współczuciu? Co byś zyskał, wybierając milczenie i zrozumienie zamiast impulsywnej reakcji? Kiedy ktoś atakuje cię słowami, możesz stworzyć przestrzeń do przemyślenia i wyboru reakcji, zamiast działać pod wpływem chwilowych emocji. Taka praktyka nie tylko pozwala zachować tobie wewnętrzny spokój, ale również pokazuje, że jesteś ponad sytuacją. Stajesz się wtedy jak wielopokoleniowe drzewo pośród burzy. W głębi duszy wiesz, że przetrwałeś już wiele burz, więc kolejna nie stanowi większego wyzwania. Filozofia Zen przypomina nam, że gniew i smutek są jak chmury, przemijają, o ile ich nie zatrzymujemy. To jak nauka, że skutki gniewu są często gorsze od samego powodu, który go wywołał. Gdy w codziennych problemach przyjmujemy postawę cichego obserwatora, stajemy się bardziej świadomi własnych emocji. Czy więc ta cicha siła, do której inspiruje nas Zen, może stać się kluczem do lepszego, bardziej harmonijnego życia? Jak nasze spokojne działania mogłyby wpłynąć na innych, pomagając im radzić sobie z trudnościami w duchu spokoju i akceptacji? Z tymi pytaniami cię, mój drogi widzu, zostawię, a na sam koniec wspomnę tylko słowa wielkiego mnicha Thich Nhat Hanh, który mówił: nie musisz szukać, jak być dobrym człowiekiem, po prostu bądź sobą i obserwuj swoje działania. W duchu jego słów odkrywajmy głęboką siłę, którą można odnaleźć w ciszy, świadomie wybierając to, kiedy mówić, a kiedy słuchać. Taka uważność pomoże nam żyć spokojnym, harmonijnym i życzliwym życiem, w zgodzie z samym sobą i otaczającym światem. A jeśli czujesz, że dzisiejszy film o potędze przemyślanej ciszy może w jakimś stopniu poprawić twoje życie, jestem pewien, że film o podniesieniu własnej wartości i odkryciu prawdziwego życiowego bogactwa również tobie posłuży. Historia w nim zawarta pomoże tobie raz na zawsze przestać szukać na zewnątrz tego, co od zawsze było w tobie. A gdy już skończysz go oglądać, odczujesz głęboki spokój i zaczniesz żyć życiem pełnym harmonii i duchowego dobrostanu. Aby go obejrzeć, kliknij teraz w miniaturę, która wyświetla się na środku ekranu. Wiedza w nim zawarta całkowicie zmieniła moje życie i jestem pewien, że odmieni ona również i twoje.